Macie państwo większość parlamentarną i macie rząd. Nie zepsujcie tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy strona ministerialna chciałaby skomentować, panie dyrektorze? Dziękuję. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o zmiany na poziomie ustawy, to pamiętajmy, że na chwilę obecną mamy w parlamencie projekt obywatelski. Zakres tego projektu jest określony w druku 33 i no jakby to jest poza gestią już strony rządowej. Natomiast jest takie ustalenie ze stycznia tego roku prezydium zespołu trójstronnego, że ten zespół trójstronny w sposób ciągły tą ustawą nadal zajmować się będzie o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego. I jeżeli będą tego typu zgłoszenia i postulaty, a rozumiem, że to są postulaty tak naprawdę do załącznika do tej ustawy, no bo tam by trzeba było w załączniku zmienić nieco treść tych punktów 7 do 10, bo tak naprawdę tam byście państwo pewnie chcieli być umieszczeni. Bo wtedy osiągniemy efekt pielęgniarski, bo tak usłyszałem tutaj, że państwo byście chcieli mieć ten skokowy wzrost wynagrodzenia, żeby osiągnąć skokowy wzrost wynagrodzenia, no to musimy określić, na jaki poziom co najmniej to wynagrodzenie powinno wzrosnąć. No tak, no z naszych szacunków, z moich szacunków, to jak to liczyłem rok temu, no to proporcjonalnie to było około 40%. Nie wiem jak to teraz, trzeba by to przeliczyć na nowo. Natomiast ja też jeszcze muszę uzupełnić, że to są takie nasze różne propozycje, taka koncepcja zmian, bo ja nie jestem prawnikiem, więc też nie umiem tego ubrać w język prawny i nie wiem, do którego aktu prawnego należałoby to wpisać. To jest jakby rola dla specjalistów, dla prawników, którzy się w tym specjalizują i mają wiedzę prawną, bo ja jej nie posiadam. Natomiast to jest taka nasza koncepcja i taka jakby projekt wstępny tych zmian, żebyśmy wreszcie ruszyli do przodu, no bo tak dalej to my nie zajedziemy daleko. To jest równia pochyła. Dziękuję. Więc to pewnie koncepcji jest kilka, które można by było zastosować tutaj w tym zakresie. Natomiast no pamiętajmy o tym, że te wzrosty dla pań pielęgniarek, które i panów pielęgniarzy, które były robione w okresie jeszcze sprzed ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, to były wzrosty dokonywane na podstawie rozporządzeń ogólnych warunków umów. I tam trudno byłoby umieścić osoby inne niż te, które udzielają świadczeń, no bo to już jest przepis typowo świadczeniowy po prostu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, to przechodzimy na no, grunt prawa pracy i wtedy mamy trochę większe pole do popisu, jeżeli chodzi o to, kogo i w jakim zakresie będziemy tutaj regulować. No jest oczywiście ta furtka jeszcze z tego artykułu 5 punktu 3, o której pan przewodniczący mówił, bo to jest rozwiązanie, które było zmieniane, bo na początku tego artykułu 5 to praktycznie nie było, bo był taki bardzo szczątkowy. Potem to zostało nieco wzmocniony ten przekaz. Natomiast też pamiętajmy o tym, że w przypadku tego punktu 5 mamy pewną komplikację polegającą na tym, że o ile pracownik działalności podstawowej, czy to medyczny, czy niemedyczny, dostanie wzrost wynagrodzenia na lipiec danego roku, tylko wtedy jak zarabia poniżej jakiegoś poziomu, to wpisywanie sztywnego wzrostu wynagrodzeń procentowego dla pracowników, którzy nie są w tabelce, mogło powodować sytuację taką, że jeżeli by taki pracownik no, zarabiał powyżej... To ja, może sprostuję od razu, bo widzę, że pewne niezrozumienie zostało. Ten zapis, który jest w artykule 5, jest dobry. Dlaczego jest dobry? Bo leczy jakby ten problem, który był wcześniej, przed 22 rokiem, że te nasze pensje w ogóle stały. Więc jest to krok w dobrą stronę. Natomiast problem jest gdzie indziej, że pozostała ta fosa, którą trzeba zasypać. I tu ja pozwolę sobie przekazać, jeżeli pan zobaczy na wykresie, to proszę zobaczyć, że tu jest cały czas te 2000 netto jest i ta zielona, pionowa, przerywana kreska to jest ten moment w 22 roku, kiedy pojawił się artykuł 5. I teraz, jak państwo widzicie, nie uleczyło to, nie zasypało to tej fosy. I teraz chodzi o to, żebyśmy tą fosę zasypali, a wtedy już normalnie te wynagrodzenia tam rzędu 12-11% w skali roku będą mogły być jak najbardziej normalnie urealniane, podwyższane, natomiast już będzie zasypana ta fosa, czyli nie będzie tego problemu, że my mamy cały czas i tak 2000 za mało w stosunku do realiów rynkowych. Dziękuję.
To ja również dziękuję, bo jakby my widzimy tą również dynamikę, że ona nieco wzrosła po tym 2020 roku, 2021 roku, wtedy jak była ta zmiana zrobiona, tego artykułu 5. I tu u Państwa też na tym wykresie jest pokazane, że tam trochę to jednak drgnęło do góry. Wiadomo, że wzrosty wynagrodzeń występują również w tych grupach, które są w załączniku do ustawy, więc jakby no tutaj dynamika jedna niekoniecznie się spotyka z brakiem dynamiki drugiej części personelu. No tak, bo to jest system naczyń połączonych. Dokładnie. Jeżeli tak rośnie u lekarzy i pielęgniarek, to rośnie średnia w placówce, a więc rośnie u nas. Tylko chodzi o to, żeby zasypać tą fosę. Natomiast, tak jak powiedziałem, te kwestie są cały czas jakby przedmiotem prac zespołu trójstronnego. Tam zarówno Solidarność, jak i OPZZ podnosi od lat kwestie pracowników spoza działalności podstawowej, czyli techniczno-administracyjnej obsługi. No bo ten... No właśnie, podnosi od lat. To czemu nic się z tym nie dzieje? No, szanowni Państwo, powiem tak. My mówimy o tym, że jest wątpliwość co do tej cechy takiej mitycznej, już relewantnej, czyli tego, w jaki sposób my wyróżnimy te osoby z administracji, z pracowników technicznych obsługi spośród pozostałych pracowników funkcjonujących na rynku i wynagradzanych w oparciu tylko i wyłącznie o powszechną płacę minimalną. No i tu mamy pewien problem, my jako PZM administracja, natomiast no, ostateczną decyzję co do tego, jaki kształt przybiera ustawa, to podejmują parlamentarzyści. Więc no, tu propozycje różnego rodzaju, jak sam pan przewodniczący mówił, były zgłaszane. One nie znalazły, że tak powiem, poparcia wśród parlamentarzystów w czasie prac, czy to komisyjnych, czy to plenarnych Sejmu, czy Senatu. Więc no, kropla trochę drąży skałę, bo ja powiem tak, ta ustawa na początku, u zarania, to była ustawa o 4 wzrostach i nigdy nie dojść do żadnego poziomu wynagrodzenia dla nikogo. Potem się pojawiła jakaś tam kwota bazowa o charakterze sztywnym 3900, potem podniesiona na 4200, potem się pojawił w ogóle artykuł 5, potem artykuł 5 był zmodyfikowany, pojawili się pracownicy działalności podstawowej niemedyczni, więc no, patrząc na to tak historycznie, to nie jest tak, że my stoimy w miejscu, tutaj ten pole, że tak powiem, tej regulacji, ona się cały czas poszerza, pewnie to nie satysfakcjonuje Państwa akurat, no bo Państwo jesteście cały czas tylko i wyłącznie kotwiczeni tym artykułem 5, a w tej pozostałej części tej ustawy nie jesteście. Natomiast no, ja przekazuję stan taki, jaki jest na chwilę obecną. No, pracujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jak rozumiem, pan dyrektor też już jest teraz poinformowany o tej sytuacji i prosimy wziąć pod uwagę przy okazji konstruowaniu przepisów. Myślę, że też dobrą praktyką byłoby po prostu później, kiedy już będą wypracowane jakieś wstępne propozycje, zaprosić też państwa z inicjatywy technicznej w szpitalu, żeby po prostu przedyskutować, jakie to będzie miało konsekwencje również dla państwa, ze względu na to, że no to, o czym mówił pan Kolęba, to jest fakt. To znaczy generalnie coraz trudniej znaleźć pracowników technicznych w szpitalach ze względu po prostu na warunki płacowe, a bez tych pracowników szpital nie pojedzie. Jakby nie ma takiej możliwości. Wiemy to wszyscy, więc jakby nie ma co gadać o oczywistościach. I teraz problem jest taki, że to jest tylko jeden z elementów, o którym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Kolejna rzecz, no to jest kwestia tutaj, jak rozumiem, propozycja trzecia, czyli to jest kwestia obowiązkowej deklaracji przez szpitale, czy zlecają wykonanie przeglądów aparatury medycznej na zewnątrz, czy jest ona robiona przez pracowników. Znaczy to jest sytuacja, w której pracownicy muszą się specjalistycznie przeszkolić, żeby móc wykonywać pewne zadania i sytuacja, w której jakby nie idzie za tym dodatkowe wynagrodzenie. Jakby mamy dwa szpitale, jeden ma jakby serwisowanie zewnętrzne, a drugi ma serwisowanie wewnętrzne. Znaczy no, ta sytuacja również rodzi pewne niesprawiedliwości, tak? A tak jak mówię, z perspektywy obrony cywilnej bardziej opłaca się to, żeby pracownicy byli przeszkoleni ze względu na bezpieczeństwo. To znaczy, jeśli będzie sytuacja zagrożenia, oczywiście mam nadzieję, że nie, tak? Ale my naprawdę musimy się jako państwo przygotować, biorąc pod uwagę, że jesteśmy krajem granicznym, gdzie za naszymi granicami toczy się wojna. My naprawdę potrzebujemy przemyśleć również takie kwestie dotyczące obrony cywilnej. Wiem, że przewodniczący wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że jest przygotowywana ustawa o obronie cywilnej, więc myślę, że tutaj na pewno będzie też konsultowany z Ministerstwem Zdrowia. Zwracamy na to uwagę. Muszą się znaleźć środki na to, żeby pracownicy techniczni po przeszkoleniu odpowiednim mieli odpowiednie wynagrodzenie, ponieważ oni muszą chcieć też to robić. Bo sytuacja, w której jakby nie ma możliwości przyjazdu firmy zewnętrznej, ponieważ będą warunki, nie wiem, wojenne, czy nie wiem, coś się wydarzy, tak? W sensie nie mówimy tylko o warunkach wojennych, nie wiem, trzęsienie ziemi, cokolwiek. Serwis na miejscu jest bezcenny.
Więc my naprawdę również musimy patrzeć z tej perspektywy i nawet jeśli nie zakładamy, że w każdym szpitalu, to musi być wyznaczona nie wiem, lista szpitali, które coś takiego zapewniają, gdzie te wynagrodzenia są wyższe, gdzie po prostu jakby, ale musi być też automatyzm pewien, to znaczy jeśli szpital serwisuje wewnętrznie, to musi być zachęta do pracowników, bo tak jak mówię, to naprawdę będzie bezcenne. Joanna Wicha, proszę uprzejmie, posłanka Wicha. Ja chciałam tylko dodać tutaj do wypowiedzi pani przewodniczącej, jeśli chodzi o obronę cywilną. To jest bardzo słuszna uwaga. Jestem w Komisji Obrony Narodowej i z całą pewnością wspomnę o tym, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli będzie ustawa tworzona, to absolutnie nie może być to firma, która jest z zewnątrz, która obsługuje, już nie będę się powtarzała, ale tą całą techniczną jakby stronę szpitali. Także to naprawdę jest szalenie ważne. No, dziękuję bardzo.